Witajcie! Czy wiecie, który ptak jest najszybszy na świecie? Bohater dzisiejszego wideo pozostawia daleko w tyle nie tylko swoich krewnych, ale też wszystkie inne zwierzęta na planecie. Dziś opowiemy Wam o sokole wędrownym. Wyrachowanym i nieustraszonym myśliwym, który zdecydowanie zasługuje na Waszą uwagę. Przodkowie sokołów wędrownych żyli na naszej planecie ponad 8 milionów lat temu. W toku ewolucji ptaki te podzieliły się na kilka gatunków. Jednym z nich był sokół wędrowny. Wyodrębniły się także białozur, nazywany sokołem norweskim, raruk zwyczajny czy raruk indyjski. Sokół wędrowny to ptak drapieżny należący do rodziny sokołów, zamieszkujący prawie wszystkie zakątki naszej planety z wyjątkiem Antarktydy. Z zewnątrz bardziej przypomina wronę niż sokoła. Sokół wędrowny ma ostre skrzydła o niebieskawym odcieniu. Dolne pióra są zaś koloru czerwonego. W efekcie umaszczenie tego ptaka robi dość niecodzienne wrażenie. W przeciwieństwie do wielu innych gatunków ptaków, samce i samice nie różnią się kolorystycznie. Samice są jednak znacznie większe niż samce. Jeśli samiec waży około 600 gramów, to samica 1,5 kg. Sokół wędrowny to najszybszy ptak na świecie. Potrafi rozpędzić się do 390 km na godzinę. To jest oficjalnie udokumentowany rekord. Najczęściej jednak sokół wędrowny leci z prędkością około 320 km na godzinę. Wszystkie sokoły są wyrachowanymi drapieżnikami, a sokół wędrowny nie jest tu wyjątkiem. W przeważającej większości przypadków jego ofiarami padają inne ptaki. Sokół wędrowny największą aktywność przejawia rano i wieczorem. Może długo wypatrywać swoich ofiar z ukrycia albo latać nisko nad ziemią, nie przyciągając ich zbytniej uwagi. Drapieżnik wybrał swój cel. Jeden z tych gołębi na pewno nie będzie z tego zadowolony. W poziomym locie, mimo dużej prędkości, ofiara wcale nie poddaje się sokołowi, dlatego ten zaprzestaje pościgu i zmienia taktykę. Postanowił zaufać sile grawitacji. Pędzi w dół jak spadający kamień. Przyspiesza z każdą sekundą, rozwijając niespotykaną prędkość i niczym grom z jasnego nieba dolatuje do gołębia, który nawet nie ma czasu na reakcję, jest absolutnie bezradny wobec takiego ataku. Sokół wędrowny ma naprawdę fantastyczny wzrok. Jego duże oczy pozwalają na skupienie się na celu odległym nawet o ponad 1,5 km. Tym razem próbuje złapać zwinnego szpaka. Znów pomoże efekt zaskoczenia. Drapieżnik cofa skrzydła, aby zyskać bardziej opływowe kształty. Dzięki temu osiąga niesamowitą prędkość w dosłownie kilka sekund. Zbliżając się do ofiary, sokół wędrowny rozkłada skrzydła niczym spadochron, aby zwolnić i zadać miażdżący cios. Nawiasem mówiąc, naukowcy uważają, że co piąty ptak staje się ofiarą sokoła wędrownego. Oprócz ptaków, w jego diecie znajdują się też gryzonie i inne małe ssaki. Potężne nogi i ostre pazury sokoła wędrownego są naprawdę śmiercionośną bronią, a ogromna prędkość sprawia, że jest bardzo skutecznym myśliwym. Często jego pazury rozrywają ciało ofiary na całej długości. W skrajnych przypadkach sokół wędrowny może użyć zakrzywionego dzioba, który pomaga złamać szyję ofiary. Nozdrza tego ptaka wyposażone są w coś na wzór przegród, które nie pozwalają na przepływ całego powietrza. W przeciwnym razie przy takiej prędkości płuca po prostu by nie wytrzymały. Zwarte wąskie skrzydła zwężają się, co zmniejsza turbulencje, które przy takich prędkościach byłyby szkodliwe i niebezpieczne. Warto zauważyć, że pozioma prędkość sokoła wędrownego może sięgać zaledwie 100 km na godzinę, czyli znacznie mniej niż w przypadku igłosternika białogardego, który według niektórych danych może przyspieszyć do 160 km na godzinę. W razie niebezpieczeństwa nieustraszony sokół wędrowny może zaatakować nawet większe od siebie drapieżniki. Na przykład jak tego myszołowa rdzawosternego. Myszołów nawet nie podejrzewa, że za chwilę pazury sokoła wbiją się w jego plecy. Co ciekawe, sokoły wędrowne są monogamiczne. W okresie lęgowym samce wracają do tej samej partnerki. Oznacza to, że raz wybierają partnera i zostają z nim przez całe życie. Sokoły wędrowne budują gniazda na skałach i w płytkich zagłębieniach, gdzie nie ma roślinności. W ten sposób starają się chronić potomstwo przed innymi drapieżnikami. Samica wysiaduje jaja przez około miesiąc. Pisklęta odbywają swój pierwszy lot w wieku 1,5 miesiąca. Osiągają dorosłość po roku. Głodne pisklęta nieustannie domagają się pożywienia, ale głównym zadaniem sokoła wędrownego obok organizowania jedzenia jest też pilnowanie gniazda, czyli atakowanie każdego, kto zbliży się na niebezpieczną odległość.
Ten pelikan brunatny nie przywiązuje wagi do ostrzeżeń ptaka, który jest wielokrotnie mniejszy od niego i popełnia tym samym rażący błąd. Jedno dotknięcie ostrego pazura wystarczy, by wytrącić z równowagi sokoła. Ten atakuje bezlitośnie i celowo wrzuca ofiarę do wody. W tej chwili pisklęta są w prawdziwym niebezpieczeństwie. Wąż byczy z łatwością porusza się po skałach w poszukiwaniu łatwej zdobyczy. Dobry wzrok sokoła wędrownego pozwala pokonać niebezpieczeństwo. Jedno trafienie wystarczy, by wąż znów znalazł się daleko u samego podnóża góry. Sokół wędrowny był wcześniej często używany przez myśliwych. W tym celu ptaki były specjalnie szkolone. Łapały zdobycz, zabijały ją, a następnie czekały na ziemi na przybycie właściciela. W ten sposób wykorzystywano tylko duże osobniki. Sokoły wędrowne do dziś często pełnią rolę ptaków strażniczych. Utrzymują wrony i inne ptaki na dystans od strategicznych miejsc. Warto przy tym wspomnieć, że pracują na przykład na lotniskach, gdzie chronią samoloty przed wejściem innych ptaków do silników statków powietrznych. Nie ulega wątpliwości, że sokoły wędrowne są niezbędne dla zachowania równowagi między organizmami żywymi na naszej planecie. Zabijają gryzonie, które szkodzą uprawom i innym roślinom. Przyczyniają się też do regulacji liczebności ptaków szkodliwych w przyrodzie. W starożytności zwyczajowo przekazywano sokoły wędrowne wpływowym przedstawicielom innych krajów. W ten sposób wyrażano szacunek wobec nich. To był prestiżowy prezent. Głównym wrogiem tego niesamowitego ptaka jest człowiek. Ludzie rozprowadzają na polach niebezpieczne, trujące substancje. W rezultacie sokoły wędrowne często zjadają myszy, które były zatrute. Ptaki wówczas giną. Aby je ratować, utworzono wyspecjalizowane organizacje zajmujące się leczeniem chorych ptaków i ich pielęgnacją. Obecnie nie ma zagrożenia dla populacji sokoła wędrownego. Ptak ten dlatego nie jest też chroniony. Nie oznacza to jednak, że sokoły wędrowne nie potrzebują pomocy ludzi. Sytuacja może się zmienić w każdej chwili. W takim przypadku równowaga żywych istot na Ziemi będzie również zagrożona. Eksperci zalecają więc opiekę nad tymi ptakami. Napiszcie w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnym wideo. Dzięki za obejrzenie. Jeśli Wam się podobało, możecie polubić ten materiał. Do zobaczenia wkrótce.